Dzisiaj w Sejmie mamy informację rządu na temat przygotowania szkół do przyjścia sześciolatków. Ta informacja tak naprawdę przychodzi trochę późno, bo już Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że dopiero 7-letnie dzieci będą zaczynać edukację szkolną. Natomiast czego możemy dowiedzieć się z tej informacji? Przede wszystkim to, że szkoły były przygotowane na przyjście sześciolatków. Że oczywiście nie wszystkie, ale większość. Że oczywiście można było to zrobić lepiej, na przykład nie wysyłać po półtora rocznika w ostatnich 2 latach do szkoły, ale mimo wszystko warto było kontynuować tą reformę i poprawiać to tylko. Szczególnie, że przypomnę, co jest najbardziej niepokojące. Teraz, kiedy 7-letnie dzieci pójdą do szkoły, a 6-letnie zostaną w przedszkolach, zabraknie miejsc w przedszkolach dla dzieci młodszych. Prawdopodobnie w większości dużych miast zabraknie miejsca dla dzieci 3-letnich, a w niektórych może nawet dla 4-letnich. Oznacza to, że mniej dzieci będzie mogło skorzystać z opieki przedszkolnej, która jest bardzo ważna dla rozwoju dzieci, a dla ich rodziców oznacza to kłopoty, że nie będą mogli wrócić do pracy. To jest największy niepokój nasz. Uważamy, że opieka przedszkolna jest bardzo ważna dla dzieci i należy ją rozwijać. W tym kierunku idą wszelkie działania programowe Nowoczesnej.